Witam, w dzisiejszym poradniku przedstawię Wam, jak skonfigurować routing OSPF na Mikrotiku. Schemat połączenia jest dość prosty, mamy dwa routery i dwa komputery. Konfiguracja ma automatycznie przyłączyć routing w przypadku awarii jednego łącza. Przyjmijmy, że LAN 1 jest naszym łączem głównym, a LAN 2 działa jako zapas. OK, przechodzimy do konfiguracji według schematu. W pierwszej kolejności zmieniam nazwy interfejsów. Następnie trzeba przypisać im adresy IP, czyli LAN 1 ustawiamy na 10.10.10.1. LAN 2 na 172.10.10.1 a LAN 3, czyli nasz komputer, na 192.168.1.1. Następnym krokiem jest skonfigurowanie OSPF-a, który znajduje się w zakładce Routing. Musimy dodać interfejsy, którymi połączyliśmy nasze dwa routery, czyli LAN 1 i LAN 2. Przy LAN 2 zmieniamy koszt na 20, tak aby był traktowany jako zapas. Następnie w zakładce Network dodajemy podsieci, które mają być widoczne w drugim routerze. To by było wszystko. Analogicznie postępujemy przy konfiguracji drugiego routera. Tak samo dodajemy i opisujemy interfejsy oraz nadajemy im adresy IP i konfigurujemy routing, pamiętając o ustawieniu kosztów.
OK, mamy już skonfigurowane dwa routery, teraz czas na małe testy. Z routera drugiego sprawdzamy, czy odpowiada router pierwszy oraz LAN 1 i LAN 2 i nasz komputer. Teraz za pomocą polecenia Tracer sprawdzamy, którędy idziemy do PC1. Jest tak jak chcemy, czyli wychodzimy łączem głównym. Teraz zasymuluję awarię łącza i ponownie sprawdzam. Jak zwykle bywa w mikrotikach, jest to dość prosta konfiguracja, jednak jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam do komentowania.